Tu jak widać trwa nauka jazdy, pierwsze kroki na deskach, to nie jest łatwe. Wszystkim nam się wydaje, że jak już dzisiaj jeździmy, no to cóż to takiego, a jednak kiedyś sami się tego uczyliśmy. I od takiego elementu rozpoczynamy nasz dzisiejszy program Narciarski Weekend. Jarosław Ferenc i Marek Omelan, kłaniamy się i zapraszamy. Jazda na nartach to jedna z tych umiejętności, która nie przychodzi sama. Trzeba się tego nauczyć, jak jazdy na rowerze czy pływania. A jak się jeździ z kijkami, łatwiej czy bez? No jeszcze nie wiem, zaraz ocenię. Zaraz ocenimy. Pierwsze kroki na nartach? Pierwsze, no właśnie. Pan Tomek, mam nadzieję, że ma dużo cierpliwości do mnie. Ale zapał jest. No zapał jest, no znajomi mnie namówili, nie mam wyjścia, no wsadzili mnie tutaj, wykupili karnet, pojechali gdzieś, zostawili, no i wynajęli pana Tomka i mam nadzieję, że coś zaradzi. Aha, czyli pozbyli się balastu. Tak, dokładnie. Jak widać, chęci są, co z pewnością ułatwia naukę. Bywa jednak, że początkowy zapał jest słomiany i o rezultaty nie będzie łatwo. To trudne uczyć pierwszych kroków na deskach? Wie pan co, każdy kursant, który do nas przychodzi, no, w inny sposób podchodzi do jazdy na nartach. Każdy kursant jest dla mnie wyzwaniem. Przypuszczam, że łatwiej się uczy tego, który dopiero zaczyna, niż tego, który coś potrafi, a źle potrafi. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Osoba, która przychodzi po raz pierwszy na narty, jest osoba, która słucha. Natomiast osoba, która już liznęła tych nart wcześniej, tutaj popadła w jakieś nawyki jazdy na nartach. No, po prostu błędy. Błędy, dokładnie. Ciężko to potem zmienić tak naprawdę podczas nauki. Bywa, że początkujący narciarz może być na stoku utrapieniem dla pozostałych. To tak samo jak początkujący kierowca na drodze. Dla każdego trzeba mieć dużo wyrozumiałości, choć z doświadczenia wiemy, że to nie jest łatwe. Najlepiej przypomnieć sobie własne początki i to powinno pomóc. Poza tym żadna nartostrada nie jest autostradą i brawura w postaci bardzo szybkiej jazdy jest po prostu głupotą. Wtedy każdy narciarz, nie tylko początkujący, może stać się ofiarą niebezpiecznego szaleńca na deskach. Na szczęście na beskidzkich stokach patrole pełnią policjanci na nartach. Już wcześniej zapowiedzieli przed naszą kamerą, że nie będzie pobłażania dla wykroczeń stwarzających niebezpieczeństwo na stoku. Po okresie świąteczno-noworocznym w Beskidach tłoczno jest tylko w dni weekendowe. Narciarskie miejscowości przeżywają najazd miłośników białego szaleństwa. Wśród nich są całe rodziny. Oto przykład matczynej zaradności. Maleństwo do plecaka i można zdobywać góry. Samo zdrowie, zwłaszcza dla dzieciaka, czyste powietrze i wędrówki po górach. W naszym programie zdarza się nam spotkać doświadczonych narciarzy, by nie wypominać wieku. Bardzo nam to imponuje, bo uważamy, że aktywność na nartach wśród seniorów jest sposobem na zachowanie dobrego zdrowia. Poleca pan narciarstwo jako dobrą rozrywkę, no i utrzymanie zdrowia? Oczywiście, pomimo że w moim regionie świętokrzyskim są również trasy zjazdowe, to takiej nie ma u nas zjazdowej trasy w Świętokrzyskim, jak jest na Soszowie. Kochamy nasze Beskidy. Tak, polecam i tutaj ściągam coraz to nowych ludzi ze Świętokrzyskiego, żeby widzieli. Sprawdzimy teraz osobiście, jak wyglądają ośrodki narciarskie i gdzie można się wybrać z deskami. Dziś zaczynamy od Zawoi, najdłuższej wsi w Polsce, mierzącej 10 km. Tam u podnóża Babiej Góry, najwyższej w Beskidach, można szosować na mosornym groniu. Na nartostradzie utrzymuje się pokrywa śniegu o grubości od 40 do 70 cm. Warunki są określane jako dobre. W Międzybrodziu Żywieckim narciarzy i snowboardzistów przyciąga Góra Żar. Tam w rejonie wyjątkowego mikroklimatu można pojeździć na deskach po ponad półmetrowej warstwie śniegu. Czynna główna trasa zjazdowa oraz polana Żar. Kursują kolej linowo-terenowa i wyciąg orczykowy. Polskie Koleje Linowe zapraszają również do Szczawnicy na skraj Pienin. Tam niemal w centrum tego znanego uzdrowiska można pojeździć na górze Palenica. Do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów są trzy trasy zjazdowe: Palenica 1 i 2, tak zwana rodzinna, oraz Szafranówka. Na trasach utrzymuje się od 40 do 70 cm śniegu. Czynne kolej krzesełkowa oraz wyciągi talerzykowe Szafranówka 1, 2 i 3. Wracamy w Beskidy i zatrzymujemy się w Ustroniu pod Czantorią. Na szczyt tej góry wjeżdżamy czteroosobową koleją krzesełkową. Po kilku minutach jesteśmy już na górze. Na deskach pojeździmy tylko czerwoną trasą, którą udało się naśnieżyć. Obecnie jest na niej nie więcej niż 50 cm ubitego śniegu.
W Wiśle można się wybrać do nowej osady. Na przyjezdnych czekają obszerne, bezpłatne parkingi. Informujemy, że w ostatnich dniach zorganizowany został kolejny parking. Teraz ośrodek narciarski Nowa Osada na wszystkich parkingach może pomieścić nie mniej niż 500 aut. A na narciarzy czeka dobrze przygotowana trasa zjazdowa, na której jest miejscami nawet do 70 cm śniegu. Czynna kolej krzesełkowa, choć my mamy czasami możliwość wjechania na górę ratrakiem. W Wiśle pojeździmy jeszcze na Soszowie. Tam na trasach 1, 2 i 5 od 25 do 50 cm śniegu. Warunki dojazdy dobre, czynna kolej krzesełkowa. Przypominamy, że od 17 do 21 można pojeździć już za 35 zł. Z deskami można się wybrać również do Szczyrku. Tam na Białym Krzyżu dobre warunki zjazdowe, no i oblegany stok, zwłaszcza podczas weekendów. Pod nartami do 50-60 cm białej pokrywy. Również na Hali Skrzyczeńskiej i Suchym, aż na sam dół do Soliska, pozjeżdżamy w Szczyrku w ośrodku Czerna Solisko. Ogólnie czynnych jest 6 z 13 wyciągów, a do jeżdżenia przygotowano na razie 5 km tras zjazdowych. W części Czerna niestety bez śniegu. Jak widać, polany narciarskie pozbawione białej pokrywy i tutaj dobrze będzie się trzeba napracować i poczekać na opad naturalnego śniegu oraz mróz, który usprawni sztuczne naśnieżanie, żeby mogło się zabielić i narciarze mogli tu sobie pojeździć. I na koniec naszego programu tradycyjnie o pogodzie. Teraz trochę szczęścia, bo dużo słońca nad nami i bardzo przyjemnie się jeździ. Ale środek tego weekendu, jak synoptycy obiecali, jest ze zmienną pogodą. Oto spójrzmy teraz, co nas czeka w najbliższym dniu. Niedziela ma być zachmurzeniem dużym przez cały dzień. Od rana przewidywane są opady śniegu z deszczem, które zanikną całkowicie dopiero w nocy. Dodatkowo ma być cieplej. Temperatura wzrośnie do plus 3 stopni w wyższych partiach gór. W dolinach termometry wskażą nawet do plus 6 stopni. Ale nie zniechęcajcie się. W górach śniegu wystarczy również na ten weekend i mam nadzieję, że i na przyszłe weekendy. I nasz narciarski weekend też będzie funkcjonował i będziemy dalej opisywali warunki narciarskie, które przed nami. To był program Narciarski Weekend. Jarosław Ferenc i Marek Omelan. Dziękujemy za ten weekend i do zobaczenia w następnym.